Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu, a dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek z paczkami z Temu. Zobaczcie, zamówiłam to nieco. Ja uwielbiam przeglądać ten serwis, tak czasami się łapię, że po prostu scrolluję, wrzucam coś do koszyka, ale żeby nie było tak, że kupuję wszystko i bez pamięci, zostawiam to na 2-3 dni i gdy dalej tego chcę, to wtedy to kupuję. Ten odcinek jest współtworzony z Temu. Bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. I co? Jak prawdziwe! Bez jaj. Oczywiście wszystkie linki daję Wam w opisie. A mi tutaj już wieje świętami. Ok, skupcie się teraz. Czas na kody rabatowe i kupony. Pierwsza opcja to wchodząc z pierwszego linku w opisie i wpisując ten kod, który tutaj się wyświetla, wszyscy użytkownicy mogą dostać paczkę kuponów 400 zł przy pierwszych zakupach za 200 zł oraz przed dostylizacji włosów za 11 zł albo tą girlandę za 43. Słuchajcie, za 43 zł taka girlanda. No po prostu fenomen. I druga opcja, wchodząc z drugiego linku, druga opcja, drugi link, nowi użytkownicy mogą dostać od 3 do 10 prezentów za 0 zł, wpisując ten kod w okienku wyszukiwania na Temu. Także korzystajcie, bo naprawdę warto i lecimy z tym testem dalej. Oh my god! Oh my! O mój Boże, jakie to jest piękne! Ja jestem królową świąt. Sorry, ja tu muszę Krzyśka zawołać. Krzyś! Bo zaczęłam nagrywać vloga, ale musisz tu przyjść. Pamiętasz girlandy, które zamawiałam? Nie patrz za mnie. Patrz mi w oczy. Patrz mi patrz. Patrz mi patrz. Widzisz, jaka piękna? No, w porównaniu do tamtej? No. No to też stos. Czaisz to? Przecież patrz, jak ona się fajnie układa, można z tego zrobić taką, no przecież na barierkę, nic tutaj nie przepodrywnie. Pod schodami, jak się idzie na górę. No. Bo tam możemy dać tego przylepca do sufitu i to zaczepić. Co to jest? Zobacz. Co ty na to? No ja zamawiam, jeśli tak jest 3. Patrzcie się na to. To wygląda jak żywe. Ej, sorry, jak to zawiesisz, to to wygląda jak igliwie, nie? Jeszcze są z psika. No, igły. Igliwie? Jest takie słowo? No, tylko nie wiem, czy to jest to, co już spadło, czy to. Jaka mi pogrubia. Wygląda strasznie grubo w niej. No nie? No, trochę. Ale jest wygodna chyba, nie? Bardzo. No. A ty jesteś przecież bardzo szczupły. A z tyłu mnie księć mi od razu. Czy ja tam mówiłam takie dwie? Mikołaj, czy ja tam mówiłam takie dwie? Boże, może one były w upadku, gdzie ja dam nożyczki. Trzeba będzie mieć oboje takie. Mikołaj, widziałam nożyczki? Nie wiem, mama się strasznie cieszy. No, taka na święta. Jak to? Gram i dziwię. Ale on jest. Nie, no chyba zamówiłam dwie, bo ja to chciałam. Mięsik, ja to chciałam, wiesz, gdzie ja to chciałam. Ale się cieszę! Ty też się cieszysz? O Boże, jak to pięknie wszędzie wygląda. Gdzie nie położę, to wygląda pięknie. Mikołaj, łapiesz tą energię? Tak. Tak. Było świetnie. Na chwilę się cieszyliśmy. Tak, zamówiłam dwie. Jezus, jestem taka mądra. Mamy drugą. Mikołaj, masz taką super mamę. Taką błyskotliwą. Ja pierdzielę, jakie to jest ładne. To jest takie amerykańskie wręcz. Mikołaj, jest coś znalazł. Co znalazłeś? I mamy dwie, także ja to chciałam. On od razu znalazł coś. Drona znalazł. Aha. Tak. Przepiękne, dodaję Wam link i... Tak, a jak się cieszysz? Fajnie. Będziemy testować to przez całego vloga. O, co to jest? Taka latarka, Mikołaj sobie znalazł już. Wzięliśmy taką latareczkę dla niego, bo ty lubisz latarki, wiesz? I mama ci wzięła takie specjalne latarki. Otwórz sobie ją. Czy ja ci mam otworzyć? A to jest ta, co ma takie różne końcówki? Tak, tak. Nie, będziemy musieli... A jest! O, świeci. Jest! Dobra, teraz trzeba włożyć ten dysk do środka.
No, tu jest, widzisz, takie coś. O. Tak. Musimy iść gdzieś, gdzie jest ciemno. Bo tutaj nie będzie tego widać. Musimy iść tam, gdzie jest ciemno. Idziemy? No. Trójka. Cztery, pięć, sześć. Możesz sam. Wow. To są też dinozaury. Możemy się nauczyć ich liczb. Jaka to jest cyferka? No to ta za duża. Osiem. Osiem. No. Idziemy do następnego gadżetu. Zobacz, co wzięłam. Co to jest? Zamówiłam sobie taki roller, żeby się lepiej wchłaniał kosmetyki. I Malwina to też miała, koleżanka, właśnie zajmuje się masażem i ona używa czegoś takiego, więc stwierdziłam, że też sobie wezmę, szczególnie tutaj na dekolt. Może nie na twarz, ale na dekolt i jestem strasznie ciekawa, czy to będzie ostre. To tak zapakowane. Sterylnie. O, to są takie igiełki maleńkie, że... I co masz z tym robić? Jeździsz po prostu miejsce w miejsce i wtedy wchłaniałość produktu jest lepsza, regeneracja jest lepsza, bo nakłuwasz delikatnie na skórę, produkcja kolagenu jest na wyższym poziomie. Czyli jak będziesz miał masaż twarzy, to będziesz mi tam najpierw jeździć? No, tylko to zaraz, że to nakłuwa, trzeba to dezynfekować po każdym użyciu. Co to jest? Skrubaczka? Zaraz wam pokażę, co to jest. Idziemy na dół, weź auto. Dobra, idziemy na dół, ty wiesz auto, ja biorę zegarek i te. A ja mam skrobaczkę. Jako ostro. Siadzie, ale co na skrobie teraz. Jestem przez skrobie. Każdy ze swoim. Teraz można powiedzieć, Marta, co ty tam przeskrobałaś? Na skrobałaś, nie skrobałaś, nie skrobałaś. Jestem w oje. Dobra, pierwsze to. Ale trzeba to jakoś otworzyć, kochanie, wiesz? Tylko się to fajnie. To są takie krajki. To duże auto jest. A nie jest pilot. Nie widziałem pilota. I to taki joystick fest. Wow. Ale jest ciężkie. Pokaż. To takie fajne. Saluje. No, trzeba pewnie naładować. Rozpracujemy to i wrócimy. Prawo, lewo, tutaj. No. Wiecie co? To mamy tutaj baterię ładowaną na USB. No nie? Jedna jest już w autku, a drugą się ładuje, gdy jest poza autkiem i później się tylko wymienia. Super. Do pilota tutaj wchodzą dwie baterie. Proszę, Mikołaj. Jeszcze włączę światła. Tutaj skręcę, no. Wiesz? A tutaj masz gaz. No. Wow! Ale szybko jeździ. Ale szybko jeździ, no! Ej, nie w obrazy! Łoch! A, żeby światła włączyć i wyłączyć, patrz się. Można włączać światła. Ale jeździ mega szybko. Mega. O, nie wyobraź. Cofaj! Cofaj, Miko! Mama! Matko! Ej! Idź mi z tym autem! Co tu się dzieje? Wow! A dasz tacie pojeździć na chwilę? Tam dalej, nie przy tych obrazach, dobra? Puść, puść, puść! Aktualnie będziemy zajmować się tą skrobaczką. Martwia coś wymyśliła, mówiła, że ona jest świetna i niesamowita. Jestem sam ciekaw, jak ona działa. Pod palcem jest niesamowicie ostra. No ja w życiu jest tak ostra. Ostra jak, nie wiem co, no Mikołaj nią na pewno nie będzie mógł. Nie, bo to jest za ostre. Natomiast... I tam tu
Teraz zobaczymy. Proszę. Jak w masło! Ale to nie dlatego ją kupiłam. Ona może robić spaghetti, patrzę. Jak spaghetti? Jacie! Takie cienkie? Tak. Sztos. A ja widziałam, że ogórka robią w sosie sojowym. I że podobno jest, wiesz, jakiś super ekstra z sezamem i tak dalej. Popatrzcie. Ale to będzie super też do cukinii. Do cukinii no ekstra, nie? No. Bo my cukinię zawsze robimy. Miki, a co robisz? Mam cię! Mam cię, gdzie ty jesteś? Dałeś ten palec! To jest takie coś, co będzie wyświetlało aniołki nam na domku, czy gwiazdki świąteczne. Wiesz? Taki projektor. Zamówiliśmy. Nie, to mam to wyciągnąć. Zamówiliśmy projektor, żeby było bardziej świątecznie. Tak, instrukcja. Ostrożnie. To jest najważniejsza część. Wygląda to w ten sposób. Możemy sobie to dostosować. Widzicie? Oho, patrz na ścianę, na ścianę. No, że tu można wyświetlać, wiesz. W okno? W okno albo na domu. Zobaczcie, jakie papcie kapcie, no po prostu to jest hit, fenomen i cudowne są. Żałuję tylko, że nie zamówiłam sobie beżowych, bo ja częściej w beżu chodzę, ale te też są przeurocze. I chyba sobie zaraz zamówię właśnie jeszcze te jaśniejsze. Ja mam rozmiar 39 i są ekstra. Pokażę Wam jeszcze tutaj. No bo po prostu patrzcie, jakie ciapcie, kapcie. No to jest najbardziej hitowy model aktualnego czasu. Także ha! Jaj! Gites. I jeszcze tylko muszę je po prostu wygładzić, wyrównać, bo wiecie, w paczce się trochę zemły. Dobra. Słyszycie dzwoneczki? Last Christmas I gave you my heart. Jaki piękny! Słuchajcie, kupiłam sobie sweter. Jaki fajny! Jaki on jest milusi, delikatny i cieplusi. O, ubieramy go. Zobaczcie na ten swetr, idealnie pasuje. Mogłam mieć dłuższy, mogłam go zamówić jeszcze większego. Ja nie pamiętam, jakim go mam rozmiarze. Chyba M. I spokojnie mogłabym zamówić go w L-ce, ale jest przeuroczy. Zobaczcie na to, jaki cudaśny ten sweterek. Takiego jeszcze nie mam. Jest piękny. I taki miluśki. I tutaj mam. Słuchajcie, strasznie się na to napaliłam. To był hit w tamtym roku. I to jest komin. Ej, naprawdę, ja bałam się, że on przyjdzie taki maluśki, wiecie, że mi łeb nawet w to nie wejdzie. A tymczasem, sprawdźmy to. I ja to widziałam u wielu influencerek w tamtym roku, ale jak zobaczyłam ceny tych kominów, one kosztowały po 300 zł. I to nie był kaszmir. To była zwykła bawełna, czy poliester. I 300 wszędzie. Ej! Ej! To jest sztos! Może nie na tego swetra. Być może to nie wygląda. Ale jak mi jest cię... Jezus, jakie to jest kochane! Zobaczcie na to! Czekajcie, wymienię sobie sweter, bo trochę tutaj za dużo tego. Mega to jest ciepłe. Słuchajcie, to jest hit na zimę, nie? Ja już widzę, jak ja w tym odśnieżam. Patrzcie na to. Kocham to! Jeszcze jak ze włosy w to wszystko wyładuję. Ja jestem gotowa na zimę. A ty? To jest hit. Ja sobie to zamówię w innym kolorze jeszcze. Będzie mi pasowało do pła... Ja pierdzielę, jaki to jest sztos! Krzyś! Co tam się wydarzyło? Patrzaj na to! Fajne! Zajebiaszcza! Jakie ciepłe! Ale... Zlepszaj szaka! No ale spoko, bo to będzie ci pod kurtkę zarobiście pasować. No rewelacja! Do płaszcza, do wszystkiego chcesz spróbować? No. Proszę. Okres, są też czarne. Ja już nie wyglądam tak słodko. Nie, ty nie wyglądasz tak słodko. To jest damskie. Ja nie wyglądam słodko. Gdyby to było w mniejszym rozmiarze dla Mikołaja, ja bym to... To jest sztos do przedszkola, jak ich tam biorą na pole. Tak. Ubiera to i nie ma szans, że mu ja muszę uszy cokolwiek ciepło. No, może tak, masz rację. Ja dużo girland zamówiłam, bo to wiecie, ja się przygotowuję na święta. Z szyszuniami. Ale popatrz, jakie to ma igły, ej. Patrzcie się.
To jest po prostu hit, patrz jak to wygląda. Nie, to jest 100% to, PE. To wygląda super, no. Bardzo ładnie. Bardzo realistyczne, będzie super na życie. Tylko, albo z tym połączyć? Nie, ja strasznie się jaram tym, przepraszam. No teraz to ja po prostu ustroję tę chałupę. I zobaczcie jak to wygląda. No po prostu rewelacja są te igły. One wyglądają jak prawdziwe, naprawdę. Gdy to będzie, wiesz, załóżmy na żyrandol ułożone, czy tam karniszu, na barierce. Obraz! 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 Tak! Co? Patrz na czym to jest obraz. O, co ty? Na takim czymś? Na takim mega fajnym materiale. Płótnie. No, na płótnie. A tu masz kilka obrazów? Tak, trzy. Muszę po nożyczki. Zębani! Come on, baby! Ja mówiłam takie minimalistyczne. Trzy. Popatrz. Bardzo ładne, no. Taki tylko napis, żeby był delikatny. Ale na czym to jest zrobione? To jest zarobiste. Ten napis mi się podoba, fajnie. Mi też się podoba ten napis. To może nie do końca. To się spodziewałam trochę innego czegoś. Ale ten napis jest mega. No sztos. Mhm, fajnie będzie wyglądać w ramce, tak inaczej, no nie? Inaczej, no. Zobaczę was, gdy otworzę kolejną girlandę. Taka jest jakby... A nie, długa jest. Tego jestem mega ciekawa. Słuchaj, to jest takie drzewko jakby. Tutaj się będzie wyświetlać. Takie drzewko, które dajemy na ścianę i to świeci. Będzie drzewo? Będzie drzewo? Jeszcze nie wiem, ja jeszcze nie wiem, ja cała w stresie. Ja wiesz, ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Ale to raczej jak to na ścianie, to raczej to ktoś tak ułożył, no nie? Czy mi się wydaje? Bo to jest takie, że można to układać. Bo to jest takie sztywne, no nie? Tak. A jest drzewo, dobra. I to masz, wiesz, przyczepić sobie na ścianę, no nie? To wygląda pięknie, na zdjęciu to wyglądało przepięknie. Ja to chciałam do salonu. Wiesz jak to pachnie? Powąchaj. Ty kojarzysz ten zapach, czy to nie twoje dzieciństwo? Nie moje, a co tam jest? Nie twoje? Pamiętacie, za naszego czasu, roczniki 90, okolice tego, były takie bransoletki, się z takich żyłek robiło. Albo na te długopisy takie, obijało się długopisy tymi żyłkami, się robiło. Mhm. Identycznie to pachnie. Jezu, stare dzieciństwo mi się przypomniało. My God, jak ja długo tego zapachu nie czułam. Mieli się! To się mieli! To się mieli! Patrz, jak ładnie się mieli! Ładnie się mieli, no właśnie tak delikatnie. A nie... Nasze... Bo mamy takie mieniące się lampki na choinkę i one mienią się. Tak się mienią. A te faktycznie jakby błyszczą. Błyskają w taki sposób. Okej, trzeba to tylko ładnie ułożyć. Ale na pewno na vlogu zobaczycie, jak to będzie wyglądało, gdy już zaczniemy ubierać dom. Bo to jest czadowe. Jeszcze każda z tych lampek rozkłada się na szerszą i wygląda to pięknie. To może na to girlandę zaczepić, już by były te. Choinka. Może sobie choinkę zrobić. A mamy za szeroką, na tą choinkę. Co, otwieramy go? Odpalamy drona. Namysł był taki, że drona będziemy testować na zewnątrz. Moglibyśmy to zrobić. Wieje. Nie. 90 dzisiaj wieje. A gdzie? Teraz nie. Co aż to tam się gibają, no, te drzewa. Możemy iść. Tymczasem drzewa. Mama. Spójrzmy na to. Okej. A to malutkie to jest. A to jest joystick. A, joystick jest zajebisty. Fajnie. A i tu się ten komórkę wkłada. Jest. Działa. O, mryka, mryka. A wyłącz. Wylądowałaś? On to robił automatycznie. Tak? Tak. Dobra, jeszcze raz, już się nie boję. Uważaj, szafka. I ty tak tym sterujesz? Ale łatwo się go wyciąga z krzaków. Jacku, też jestem. Jak nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam.
Trochę jej przeraża. I co ty teraz robisz? Jest śledzenie, czy co? Nie wiem. Ale robi dziadku. Zrobiłaś 300. Zjedź niżej, zjedź niżej. Zrobiłaś 360. Tylko ja tego nie nagrałem. Nie nagrałeś tego? Daj spróbować. Myślisz, że nam się to uda? Jak tak se podwiewa? My God, znowu ma skrzydła. Nie! Nie! Okej. Nie no, nie ma skrzydeł źle. Albo jesteś pilotem kiepskim, nie wiem. Chodźmy tam dalej. My God. Ło, Marta teraz 360 chciała zrobić. No teraz. Nie umiem potem się podnieść, bo już jestem tak zachwycona, że to zrobiłam. Wieje, za bardzo. Jednak w domu... Pokazałam, że umiem. W domu było prościej. Leci nam jakąś kupę, bo tutaj tak, teraz jest tyle tego. Bombardowane. Dobra, no działa, fajna zabawka, tylko trzeba przeczytać instrukcję, żeby wiedzieć, który przycisk jest od czego, ale wy po co? Ja już od razu bez instrukcji 360 zrobiłam, więc bajecznie proste, dzieci niełatwe i każdy sobie z tym poradzi. A jak nie, to miejcie kogoś do wysyłania do sąsiadów, żeby biegał po drona. Została mi ostatnia rzecz i jest to suszarka, która ma wyglądać bardzo łudząco, wręcz bym powiedziała, podobnie do Dysona. I co, to jest to samo? Takie? No, tak, tutaj mamy po prostu lewą i prawą. Nie wiem, która to jest która. Tu jest lewa, prawa i musimy je wymieniać w zależności od... W Dysonie przekręcamy, a tutaj zmieniamy głowicę. Wiem, bo miałam podobną właśnie z innego serwisu, kiedyś wcześniej testowaliśmy. Więc zobaczymy, czy zwinie nam włosy, słuchajcie. Druga strona. No nieźle. Można fajną. Mam pomysł. Tą szczotkę. Nie widziałeś go? Nie. No ale o co chodzi? No słuchaj, sweterek i taki projektor do wyświetlania na domu. Zrobimy sobie rozdanie na Instagramie. Także bardzo serdecznie Was zapraszam na Instagrama, ponieważ dzisiaj wpada to rozdanie, gdzie można dostać ten multifunkcyjny sprzęt do stylizacji włosów. Sweterek uniwersalny, mięciusi i cudowniasty. I taki gadżet na święta, żeby sąsiad zazdrościł, jaki macie piękny dom śnieżynki. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja się ubawiłam i jestem mega zadowolona z tych girland. Strasznie się cieszę. Wszystkie linki macie w opisie. Pamiętajcie, o czym powiedziałam wcześniej. Użyjcie sobie kodu rabatowego i wykorzystajcie go na zakupy świąteczne albo po prostu dla siebie, albo co tam chcecie i macie w koszyku. Wykorzystajcie właśnie teraz, bo ku temu jest najlepsza właśnie opcja. Do zobaczenia w kolejnym. Zapraszam na Insta i bye!